Szanowni Państwo, dobry wieczór, dzień dobry. Dadaję na FB, bo mam zablokowanego YouTube'a. Jak już Państwo pewnie wiecie. Będę chciał poruszyć tu parę kwestii. Ten film później ściągnę i umieszczę na właśnie na YouTube'ie. Zobaczymy, czy to się w ogóle wyświetla. Niestety nie mogę z Państwem dyskutować w tej chwili, bo nie widzę pytań. Normalne to jest chyba rzeczywiście. Pierwszą sprawę, którą poruszę, to nie dotyczy KNF-u, ale dotyczy zupełnie czego innego. Otóż u mnie się też pojawił post, jakobym miał się kontaktować z rodziną ma, y, pani Magdaleny Żuk i tak dalej, i tak dalej. Nie, proszę Państwa, nigdy tego nie mówiłem. Ja po prostu mówiłem tylko, że rzeczywiście zgłaszali się do mnie ludzie, udają, mówiący, że są wspaniałymi świadkami, w tym jedna bardzo ciekawa osoba, ale na prośbę. Aby przedstawiły jakiekolwiek dowody, przedstawiły jakiekolwiek sami się przedstawili, ujawnili się bądź też zrobili jakieś, no powiedzmy, rzeczy, które, które ich uwiarygodnią, to niestety odmawiały. Każdy mówił, ja wiem to, to, ale nie odmówię i nie powiem, dlatego ja też od początku na ten temat mówiłem. Mówiłem również na to, że nie mam prawa się zajmować tą sprawą i nie zajmuję się nią, ponieważ nikt mi nie wynają, ani rodzina, ani prokuratura, ani nikt. Nikt nie wynają. Jestem po prostu prywatną osobą. Mogę tylko to komentować. I tak mówiłem, proszę Państwa, więc proszę mi nie wkładać w usta rzeczy, których. Nie Niepowiedziami, które nie były, to, to mówiłem. To ja wiem, prawdopodobnie, o co tam chodzi. To jest bardzo ciekawa informacja, którą wtedy uzyskałem, proszę Państwa, proszę wybaczyć. Ale jest to informacja: o, tutaj mamy redaktora Donalda. Redaktorze Donald, no może nie będziesz dzisiaj o Ronald, Redaktor Donald już nie syczy na mnie, jak widzicie. Na YouTube syczał, teraz nie syczy. Ale mówiłem, proszę Państwa, że. Bez udziału rodziny, i bez udziału, i bez tego, uff, i bez ludzi, którzy się nie przestaną bać i zaczną mówić, nie ma sensu w ogóle tworzenia tej sprawy. I to mówiłem od początku, i można to sprawdzić, proszę Państwa. Od mojej wypowiedzi na ten temat w Realu 24, aż do moich ostatnich wypowiedzi. Także proszę mi nie pisać, i to jest odpowiedź. Na ten post, który się tam pojawił. Przypuszczam, że ktoś, że to jest element po zablokowaniu YouTube'a, w tej chwili jest próba zablokowania AFB, czyli Facebooka, ktoś chce po prostu mnie w ten sposób załatwić. Więc prosiłbym, aby nie mieszać mnie w te sprawy. Ja się tą sprawą nie zajmowałem, nie zajmuję, ja ją tylko po prostu analizowałem i, tak jak powiedziałem, jeśli zwróciła się do mnie grupa z pytaniem o Oto chcą zrobić pewną analizę. Ja uczciwie powiedziałem, że nie ma sensu wydawać pieniędzy. Uczciwie powiedziałem, powiedziałem dlaczego. I pani, która do mnie dzwoniła z Wielkiej Brytanii, może to powiedzieć. Może to potwierdzić, jeżeli potwierdzi po prostu. I już na tej zasadzie to się dzieje. Ale to jest koniec dla mnie tej sprawy. Sprawa dla mnie nie istnieje, póki nie zostanę rzeczywiście wynajęty. Jak zostanę wynajęty. I będę miał jakiekolwiek pełnomocnictwa. Wtedy zacznę działać. Wtedy zacznę wszystko analizować, stwierdzić, powiem wszystko, do czego doszedłem w swojej prywatnych analizach. Teraz nie ma. Wtedy pogadam z tymi teoretycznymi świadkami, dowiem się, czy kłamią, czy nie kłamią, łącznie z ludźmi z zakładu pogrzebowego, ponieważ to była taka sprawa i teraz to muszę powiedzieć, bo to jest on, że ludzie z zakładu pogrzebowego do mnie, ktoś tam do mnie dzwonił i pytał, i opowiadał, jak to było. Ja prosiłem, niech pan się ujawni. Nie, ja nie mogę, bo mnie wyrzucą z pracy. No, jak go wyrzucą z pracy, to niech teraz wie, bo skoro tak mówi, skoro takie są rzeczy, niech tak będzie. I dajmy sobie święty spokój. I jeszcze teraz rzecz o wiele ważniejsza. Znaczy, to wszystko jest ważne, to też jest ważne, proszę, żebyście dobrze nie... rzecz bardziej aktualna, żebyście dobrze Państwo zrozumieli. Proszę Państwa, w, w gradacji rzecz numer dwa. Przed chwilą słyszałem Panią o Magdalenę Środę, narracja w sprawie marszu jest wiadomo jaka, Podobno panią środę wyrzucili z tego marszu. Nie wiem, czy ona tam była, czy nie była. Ja nie widziałam, żeby kogokolwiek wyrzucali, bo w tym tłumie naprawdę, nawet jeśli kogoś rozpoznano, mnie też rozpoznawano, rozpoznawano i nikt nie wszyscy są moim przyjaciółmi, nikt mnie nie wyrzucał, nikt mnie nie atakował. Prawdopodobnie pani środy też by nikt nie zaatakował. Jeżeli tak pani środa mówi, że ją wyrzucono z marszu, bo ją rozpoznano, to proszę, aby pani profesor podała tych ludzi do sądu. Proszę ich określić, podać do sądu, ponieważ to jest to, co się nazywa po angielsku verbal abuse, czy abuse w ogóle jest to bezprawne i w tym momencie każdego, kto szedł w marszu niepodległości, a ktoś go usiłował wyrzucić, jeśli nie robił oczywiście prowokacji, to należy po prostu potraktować przez prokuratora, czyli sądownie. Więc teraz publicznie zwracam się do pani profesor Magdaleny Środy. Skoro Pani mówi takie rzeczy, tvn 24 u pana Morozowskiego, redaktora Morozowskiego, to proszę podać tych ludzi do sądu. Proszę. I proszę nie mówić tylko, że to jest jakieś faszystowskie, nazistowskie stwierdzenie, że się żąda, bo się mnie nie wierzy. Nie. Bo ja bym tak zrobił. Tak zrobił. Więc proszę, jak pani robi propagandę, jeśli pani po prostu tak było, jeśli pani tam była i tak było, to ja pierwszy, pierwszy pomogę pani ukarać tych ludzi którzy panią wyrzucili więc proszę to zrobić bo to jest raz narracja jest podstawowa narracja chodzi o to że tak jak mówiłem że rząd się zbratał z nazistami z faszystami z nacjonalistami ze wszystkim w ogóle ta narracja idzie cały czas w, tło, w tle i to my z tym musimy się pogodzić i teraz dochodzimy znowu do knf -u. Pan poseł Kamiński dzisiaj porównał sytuację z KNF-em z sytuacją z Janukowicza. Czyli jest kolejna narracja: Janukowicz, mafia, bandzior w ogóle i tak dalej. Tylko pan poseł Kamiński zapomniał o jednej rzeczy: że Janukowicz był bardzo prorosyjski, przynajmniej taka była wtedy narracja. I to partia i rząd, który popierał Janukowicza. I to partia i rząd, który pana posła, posła Kamińskiego przytulił do siebie, był przeciwnikiem Janukowicza. Więc o co chodzi w tym momencie? Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Pytanie jest jedno słuszne, które, zadanie, które tam zadano w tej całej rozmowie. Dlaczego CBA nie wiedziało wcześniej? Ja na to pytanie odpowiem. CBA nie widziało wcześniej. Nie mogło wiedzieć wcześniej, bo CBA jest policyj... służbą policyjną fiskalną i wchodzi wtedy, kiedy zaistnieje przestępstwo bądź podejrzenie przestępstwa. I to, że w tej chwili weszli do KNF-u, no ta nie wiem po co, bo nic sami tak pewnie nie znajdą. Ale dobrze, że weszli. Pali sześć. To jest ich sprawa. Natomiast to pytanie potwierdza mi cały czas moją. Tezę. Brak kontrwywiadu, brak informacji wyprzedzających. W tle jest jeszcze jedno pytanie. Do pewnych ludzi nie dochodzimy, bo oni są tak wspaniali, tak genialni, mianowani przez tak wspaniali, że do nich nie dochodzimy. Początek lat 90., proszę Państwa, i mój rozdział w czasie Nielegalów, kłopoty z Wydziałem Wschodnim. Bo tak to było, proszę Państwa. To były straszne kłopoty. No jak można tego człowieka podejrzewać? Przecież on ma takiego wspaniałego y, promotora. Albo pochodzi z takich wspaniałych środowisk. Przerywam, ja nadaję z kuchni w Łodzi, proszę Państwa, tym razem. No, to jest raz. Rzecz numer dwa. E, co my tu mamy? Te zarzuty, te zarzuty, że Dotyczące poprawki w tej ustawie, która wyszła z KNF-u, są troszeczkę bez sensu, dlatego że tą poprawkę uchwaliliby bez względu na to, kto by rządził, bo to jest to o tych bankach, które przejmują mniejsze, bez wiedzy tych mniejszych banków i bez możliwości protestu mniejszych banków. Jest to zalecenie. Unii Europejskiej, która dąży do globalizmu i dąży w rezultacie do tego, by jeden wielki bank rządził Europą. Najlepiej, żeby to był bank niemiecki, proszę Państwa. Tyle powiem. U pana Kamińskiego z kolei strasznie mnie zdziwiła coś takiego, metafora, taka metafora, że kogoś zrobiono na zdzicha. Nie wiem, co to jest zrobić na zdzicha. Dziwię się, może pan Kamiński o tym wie i o tym pamięta, bo przecież ja pamiętam mi również jego działalność z połowy lat z początku lat 90. te wizyty u Pinocheta, te różne rzeczy, te udowadnianie, że niektórych można torturować. Znaczy, takie, to nie było tak dokładnie, ale nie potrafił odpowiedzieć na pytanie od faceta, który z Chile przyjechał, był w Polsce jako emigrant i który mówił, to, jak go prądem traktowali, i pamiętam ten. Ten program tej wizyty Miejskiego nie mógł powiedzieć w ogóle, nie potrafił na to odpowiedzieć, ale te oblania, te różne rzeczy, te y, przytulania się z, ze skrajną prawicą, z różnymi innymi rzeczami, i w tej chwili mówienie, że kogoś zrobiono na zdzicha, no przepraszam, ale ja nie znam tej metafory. Skoro jest takie określenie metafora na zdzicha, to znaczy, że skądś jest to znane. Więc może by pan poseł Kamiński wyjaśnił Państwu, co to jest zrobienie na dzika i skąd zna ten sposób. Bo ja takiego sposobu nie znam. Dla mnie to jest albo korupcja, albo oszustwo, albo przekręt, albo śpiegostwo, proszę Państwa. Wszystko jedno. Ale tak to wygląda właśnie. Pojawił się nagle w tej całej sprawie włączono nazwisko Pana Soloża, Też nie wiem dlaczego skąd się pojawił, to też wyszło z posła Kamińskiego, który mówił, że który powiedział, zdaje się, że chyba tak, chyba z posła Kamińskiego, jeżeli nie, to przepraszam już, że jak nie z niego, niech nie, już nie podaję do sądu, bo i tak nic nie osiągnę, bo ja nic nie mam, ale y, chyba on to powiedział właśnie, że y, jeden z tych y, bohaterów pracował u pana Solorza, ale pan Solorz, zdaje się, w tej chwili przechodzi y, pewną metamorfozę, kolejną zresztą, znaczy nie tyle metamorfozę, to jest biznesmen i wie jak działać po prostu. Po prostu pokazuje jak działać w tym momencie. Właśnie. Co dalej? Dalej. Największe... Największe... Największy zarzut, proszę Państwa. Największy zarzut, proszę Państwa, to jest zarzut, to jest tego typu zarzut, że... Pan premier dowiedział się z gazety, i że dopiero tydzień po, czy dwa tygodnie po zawiadomieniu dowiedział się prokurator generalny. Proszę Państwa, mam pytanie do pana posła, również który to zarzucał, zarówno Kamickiego, jak i innego, jak i wszystkich. Kiedy jaki minister dowiedział się natychmiast? Kiedy do niego doszły papiery? Jeżeli zostało to złożone normalnie, to jest pewna droga służbowa, i zanim dojdzie do ministra, mija dużo czasu, to ja samo mówiłem. Czy o Amber Gold, pan Tusk i o złożeniu tych wszystkich afer dowiedział się od razu? Czy o przeklętach premier, czy minister sprawiedliwości u premiera, nie wiem kto tam był, dowiedział się od razu? Nie, proszę państwa, nie dowiedział się od razu. Dowiedział się po pewnym czasie, jak przeszła droga służbowa, albo jak prasa napisała. W związku z czym to nie jest zarzut. To nie jest zarzut i nie ma co rozdrabniać tego, co się dzieje. Na, z KNF-em i z tym wszystkim na tego typu pierdoły. Tak, powiem wprost, bo to są pierdoły, kiedy dowiedział się minister. Minister nie jest od tego, aby dowiadywać się, aby czytać wszystkie, y, wszystkie zawiadomienia, które wpływają do ministerstwa. Ja to rozumiem. Nie jest, jest ministrem, on tym rządzi. Nie może o wszystkim, od tego ma ludzi, zanim do niego dojdzie, minie tydzień, dwa, trzy, czasami cztery, ponieważ minister może nie mieć czasu, a premier to już w ogóle. Bo inaczej to bo on się nie zajmował niczym innym, tylko skargami jakichś kopniętych wrońskich, którzy się skarżą na system, prawda? Bez sensu troszeczkę. Bez sensu troszeczkę premier to nie jest... Y Premier czy minister to nie jest książka życzeń i zażaleń, gdzie kierownik sklepu odpowiada, tylko to jest po prostu zwykły, to jest po prostu urzędnik państwowy wyższego szczebla, który ma rządzić i administrować. Więc ten zarzut jest troszeczkę bez sensu i na to tak trzeba odpowiedzieć, a nie gadać jakiś głupot, jak gadają niektórzy, prawda? I tak dalej. I mam pytanie. O ilu sprawach? Ja przypomnę słynny spot, yy, taki, który wszedł yy, nawet w Tefan 24 w sprawie olewnika, gdzie pan minister Kalicz też mówił, że on przeprasza, jeżeli nie zwrócił uwagi. Większość ministrów nie zwróciła uwagi, nie doszło to do nich. Nie dlatego to nie wynikało ze złej chęci, tylko wynikało z całego systemu rządzenia, jakie jest wszędzie na świecie. No trudno żądać, żeby żeby premier czy minister zajmowali się jakimiś takimi sprawami, po prostu ktoś złożył doniesienie drogą służbową, to odleżało swoje. To jest także instytucja państwowa i tak trzeba myśleć, proszę Państwa. Dlatego też nie widzę możliwości, yy, dlatego też w tym momencie dziwię się, że jest to wykorzystywane. Przepraszam, ja w tej chwili patrzę na ten. Oj, kurczę, ale nic mi nie chce trzeba. Nie chce mi schodzić, przepraszam. Bo, coś by się tu rzuciło. No właśnie, upatrzę na jakieś pytania. Yy, yy, dokładnie, minister rozrabia się na drobne Ewa Zalasulik. Oczywiście, że nie może się rozrabiać na drobne, i to jest oczywiste, że tak jest. Co tu ma? dobrze, w tej chwili doszło do mnie, to no, widzicie Państwo, ja nadaję przez Facebooka, a potem to ściągnę na, yy, na YouTube'a, bo jak wiecie Państwo, jestem zablokowane. To jest właśnie to, zaraz, bo coś tu zapytałem. Yy, Poprawka UE to już była metafora dla dzika. Tusk. No właśnie. Bardziej mnie również zabolało rzeczywiście to oskarżenie, ponieważ akurat tak się składa, że porównywanie z Janukowiczem jest troszeczkę jakaś nowa narracja w tym wszystkim wchodzi, i to jest się narracja, która która Zaczyna, która zaczyna już dla mnie mieć kształt: PiS jest partią prorosyjską, PiS jest partią rosyjską. To jest taka narracja, i dzisiaj pan Kamiński to ewidentnie wypowiedział, to mówiąc o porównując to to jest nieprawda. Faktem jest, że niektóre ustawy PIS-u i niektóre rzeczy, które robi PiS, mogą Rosjanie się cieszyć. I ja się z tym zgadzam i o tym mówiłem od początku. Z tym poglądem się zgadzam i o tym mówiłem od początku, że tak będzie, że tak jest. Ale to nie oznacza, że to jest taka partia. To nie oznacza, że tak trzeba mówić, proszę Państwa. Yy, zaraz, coś tu mamy jeszcze. Niech ja przeczytam. Niech ja to przeczytam. Nasi politycy nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. Nie rozumieją, że reprezentują urząd, stanowisko, inne sprawy, że nie mają klasy. Andrzej Jaworski. To już inna historia. Oczywiście ja się absolutnie z absolutnie zgadzam, ale chyba pan, panie Andrzeju, nie żąda jednak od ministra, byś zajmował się każdym Kowalskim. Oczywiście, że o pewnych rzeczach dowiaduje się z prasy. Tu jest jeszcze jedna sytuacja, że ktoś złożył i uważał, że jak złoży jakieś doniesienie, to jest tak ważne, że ma te miliardy, że będzie ważniejsze od 100 tysięcy kowalskich, którzy też złożyli doniesienie i minister to od razu przeczyta, prawda? Odczytacie to w ten sposób. Nie! I dlatego i potem się okazała praca. Poza tym, aha, dzisiejsze nie wiem, czy oni mnie słuchają, czy mnie nie słuchają, pewnie nie słuchają, ale dzisiejsza wypowiedź niektórych posłów PiSu potwierdziła to, co mówiłem, że to jest tylko fragment rozmowy. Że to jest tylko część, ten stenogram jest pocięty, dlatego bardzo bym chciał przeczytać, obejrzeć, yy, obejrzeć posłuchać całej taśmy i wszystkiego. Ciekaw jestem również, co poszło w, w zawiadomieniu do prokuratury. Oczywiście, że pewnie wybrano pewne szczegóły, bo prawnicy to są prawnicy i pan Giertek jest świetnym fachowcem i bardzo dobrze to robi. I oczywiście, że tak, ale chciałbym posłuchać całej taśmy, przynajmniej jako był oficer służb specjalnych, żeby móc to przeanalizować, jak to było. Jak to było naprawdę? Wybaczcie Państwo, że chodzę, ale musiałem dojść wstać. Trochę mnie boli kręgosłup dzisiaj. No, do tego możemy powstać. Co by PiS zrobił? Zrobił to w narracji opozycji źle. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że źle. I jeszcze raz powtarzam z całą komisją z tą komisją specjalną, czy tam jakąś tą speckomisją, bez sensu robienia wszystkich przez speckomisji. Powiem jeszcze raz to, co powiedziałem na, rano na YouTubie, na tym moim drugim kanale, że jedyną komisją, którą warto powołać tak naprawdę, to jest komisja, która odpowie na pytanie, dlaczego w Polsce nie ma kod wywiadu. Kontrwywiadu na wszystkie strony. Dlaczego? Ale obawiam się, że taka komisja nie powstanie, bo ustalenia tej komisji by wywaliły dokładnie scenę polityczną w powietrze, proszę państwa. Tak to jest i nie poradzimy sobie. No cóż, dobra. Yy, przestaję. To jest film na YouTube. Zamiast postu. Jak go potem umieszczę na Facebooku? Przypominam, zostałem zablokowany. Jeden z moich filmów usunięto, znaczy on jest, ale go usunięto, ponieważ miałem na ekranie y, u siebie taką informację, że on będzie jeszcze 7 dni, żebym się odwołał, to się odwołałem. Nie rozumiem o co chodzi, bo ja nigdy nikogo nie obrażam. Nigdy nikogo nie obrażam i nie będę, i, nie, i jak Państwo wiedzą, i dostaję od Państwa i obyj również, że szanuję przeciwnika. Nie pozwalam na antysemityzm, nie pozwalam na nic innego. Chcę dyskutować po prostu i nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Przypuszczam, że ktoś chce mnie po prostu załatwić i to w ten sposób żebym zniknął. Stąd również to post i to pytanie na temat i te na temat pani na temat śmierci pani Magdaleny Żuk, że w jakiś sposób kontaktowałem się z rodziną, bo się nie kontaktowałem i o tym mówiłem od początku. I od pod początku wiem, że się nie chcę zajmować tą sprawą. Mogę prywatnie komuś doradzić, ale jeśli nasze prywatne rozmowy telefoniczne na niektóre tematy z kimś tam zostały tak wykorzystane, no to widać wyraźnie, co się przy tej sprawie dzieje, i to potwierdza jednak, że tą sprawą powinien się ktoś jednak zająć. Ale nie ja. Nie ja, póki nie zostanę do tego oficjalnie wynajęty i nie będę działał w imieniu państwa albo w imieniu rodziny. Po prostu państwa, w sensie państwa, czyli instytucji państwowych. Co my tu mamy? Moim zdaniem, PiS dobrze się zachował. I no, bo szybko, no to nie, oczywiście, ja mówiłem, że dobrze, a co mieli zrobić? Zachowali się tak jak trzeba, no. To, że Szefka teraz jest ciekawa, bo jak ja jeszcze mówiłem, że oni coś jeszcze mają w zanadrzu. To nie są pełne te rzeczy, bo teraz się zaczęło do... do Przedstawiciela prezydenta, teraz jest taka tendencja, wybrać kogoś spoza grona polityków. Może to jest dobra tendencja, nie wiem, jak PiS zareaguje. Nie interesuje mnie to. Powiem jedno, to również potwierdza moje zdanie, że to, co usłyszeliśmy, nie było wszystko, to nie było wszystko, jeszcze coś tam było, po prostu. Coś tam jeszcze jest. I oni tak dokładnie stopniują. Nie wiem kto, czy jest, mam nadzieję, że nie dziennikarze, bo wierzę w dobrą wolę dziennikarzy, ale przypuszczam, że ci, co nagrali, mają jeszcze jednym, jeszcze w zanadrzu parę asów. Cóż, trudno. Nie ma kontrwywiadu, więc jak tak będzie. Eee, Małgosia, Dorota Kotwicka, to nie końcu. Ta dmuchana bańka pęknie. Zacznijmy od nowa. No ja to zawsze mówiłem, że ruin nie ma co balować. To trzeba co najmniej tysiąca, dwóch tysięcy lat, żeby ruiny stały się zabytkami. Po prostu przykro mi, I tak to jest. I tak to wygląda. Dobrze. Mogę zadać pytanie niezwiązane z tematem. Dobrze, pani. Aniu, Pani zadaje, bo koże, ja zaraz muszę kończyć. Jeżeli przeczytam, to Pani zadaje, jeżeli dojdę do tego. Nie. To takich nagrań jeszcze nie ujawniono. Czy tak ciężko zagłuszyć urządzenie? No. Ja mówiłem dzisiaj rano, Panie Andrzeju, jak to wygląda. No. A co Pan... A co Pan na... Nie wiem, co tutaj jest napisane. Nie, ja po prostu nie wiem o co chodzi. Ktoś tu mnie chyba źle zrozumiał. Nie wiem o co tutaj chodzi. Co pan na pana Tuska? No nie wiem, nic ja pana Tuska nie wiem. A co pan ma gadkę? A co pan na gadkę tuska? Ja już to mówiłem. Mówiłem, że to jest powrót i dlaczego to jest robione. Szukam tego pytania, które ta pani chciała zadać. O. Myśli pan, że Tusk chce. Na... Oczywiście, że tak, już to mówiłem i to jest powrót na tym. I, -I. strasi się państwo, zdziwicie, jak się nagle okaże, że opozycja jest bardzo zgodna z tą władzą obecną, aby wzmocnić władzę prezydencką. No. Tak mi się wydaje, że o no, to jest gra. Chyba, że to jest pewien deal, że jak oni wygrają, to wzmocnią władzę prezydencką, i... a mogą wygrać tylko przy... z pomocą pana Tuska. Dobra, mam to pytanie. Na grupie WSG Magda chodzą gruby, że pan się. Ale ja już to mówiłem, pani Aniu. Mówiłem na samym początku. Na początku tego postu. Nie nigdy się nie kontaktowałem i nie miałem zamiaru. Od początku zaś mówiłem, że jeżeli rodzina się ze mną skontaktuje i mnie wynajmie, to wtedy się tym zajmę. Wtedy nie. Więc proszę mi nie imputować różnego rodzaju rzeczy odpowiadałem, mówiłem, kto jest coś, co jest związane również z zablokowaniem mnie na Facebooku, na YouTubie, z próbą zablokowania i przejęcia kont na Facebooku i w ogóle z wyjściem tego. Od tej, się zaczyna, ja od początku mówiłem, proszę przesłuchać wszystkie moje wypowiedzi na ten temat od tej w Realu24, od tych telewizyjnych, poprzez Facebook i poprzez YouTube. Mówiłem wyraźnie, yy, dlaczego nie chcę się tą sprawą zajmować. Właśnie i już. I niech tak będzie. Yy. Yy. Coś tu, ale będzie ciekawie, jak z Biedroniem będą walczyć o głosy Andrzej Jaworski. Pewnie tak, ale Biedron jest również po to, żeby napędzić głosów Tuskowi. Nieważne. Dobrze, proszę Państwa. Dobranoc. Yy. To nie jest KHT, to jest tylko zwykły posła FB. On będzie później na. YouTube, bo ja to ściągnę, także dziękuję Państwu. Proszę wybaczyć za taką formę, ale odkąd mnie zablokowali, to mam tylko jeden rezerwowy kanał. Na YouTubie jest i na Facebooku jest link do tego kanału. Jeśli chcecie, do Państwo tam wchodzić. Właśnie. Dziękuję Państwu. Zaraz to tu jeszcze, czy zgadza się Pan z analizą. W przyszłym Sejmie znajdą się trzy partie. Tak zgadzam się, bo to wszystko zmierza do ujednolicenia sceny politycznej, czyli po prostu do pewnego wyklarowania się trzech głównych nurtów. Jakie partie, to na dzisiaj nie powiem Państwu, bo nie chcę. To jest na inny... To jest na inny post w ogóle. Dziękuję, dobranoc i do następnego.